Witajcie! Kolejny raz pokazuję Wam, co zbudowałem ze swoich klocków LEGO. Tym razem, w ramach odpoczynku od mocno ostatnio wałkowanego Bionicle, skusiłem się na konstrukcję System. Przed Wami malutki, relaksacyjny mocyk, który powstał zasadniczo w kilka godzin. Stacja ładująca robotów, a więc znowu tematyka Space. Kreacja ta powstała na konkurs ogłoszony na LEGO Ideas. Startujące w nim moce muszą spełniać określone warunki. Dotyczyć tematyki Space, mieścić się rozmiarowo na podstawie 16x16 studów i liczyć nie więcej niż około 300 elementów. Zwycięska praca ma szansę stać się oficjalnym prezentem dodawanym za darmo do zakupów na LEGO Shop i w LEGO Storach. Zestawik składa się z małego robota oraz tytułowej stacji dokującej, na której blaszani milusińscy podładowują się po skończonej pracy. Całość utrzymana została w klimatach takiego retro sci-fi. Migające lampki, kosmiczne dźwięki i pękaty robocik. Te sprawy. Robot ma na imię Lambda. Codziennie chodzi sobie do pracy, taszcząc swoją nieodłączną czerwoną skrzynkę z narzędziami. Mieszczą się w niej młotek i klucz, których używa nasz bohater. Tworząc robota, inspirowałem się mocno stylistyką bardzo przeze mnie lubianej gierki przygodowej Machinarium, której kapitalny soundtrack puściłem sobie zresztą podczas budowania. Genialnie mnie to nastrajało. Jestem bardzo zadowolony z Lambdy. To prosta konstrukcja, ale efektowna moim zdaniem. Robot może ruszać głową, ma ruchome ramiona i nogi na stawach kulkowych oraz otwieraną klapkę na brzuchu, pod którą widać wewnętrzne mechanizmy. Stacja dokująca zmieściła się na podstawce 8x10 studów. Mamy tu skrzynkę do ładowania, zbiornik gazu i aparaturę w postaci czerwonych rur. Schemat zabawy według mojego pomysłu wygląda następująco. Umieszczamy robota na platformie, następnie otwieramy skrzynkę i wyciągamy wąż do ładowania. Wystarczy jeszcze tylko podnieść klapkę robota i podpiąć wężyk. Tym sposobem Lambda dostanie codzienną dawkę energii niezbędną mu do funkcjonowania. Myślę, że taki zestawik spełnia spokojnie warunki konkursu i byłby całkiem atrakcyjną pierdółką na biurko. Jest trochę klocków do budowania i schemat zabawy. Zobaczymy, jak mi pójdzie w tym konkursie. Jeśli praca się Wam podoba, zachęcam do głosowania na stronie Ideas. Odbędzie się ono w dniach 9 do 19 lutego. Na pewno jeszcze o nim przypomnę. A na razie mówię papa i do usłyszenia w kolejnym filmie, którym będą oczekiwane przez Was moce od widzów. Czołem!